Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk. Witam wszystkich, Arkadiusz Sieroń z tej strony. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Ludzkie Gadanie, podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy powinniśmy się w najbliższym czasie spodziewać wysokiej inflacji i dlatego właśnie jest ze mną dr Arkadiusz Sieroń, autor m.in. książki Efekt Cantillona, wydanej także po angielsku jako Money Inflation as Business Cycles, The Cantillon Effect and the Economy przez wydawnictwo Routledge. I efekty Cantillona to właśnie badanie tego, jaki wpływ ma tworzenie nowego pieniądza w gospodarce. Jednym z tych efektów, który może się pojawić najczęściej, jest wzrost cen, jakie płacą konsumenci w sklepach, czyli to, co powszechnie nazywa się wzrostem inflacji, czy wzrostem indeksu cen konsumpcyjnych, czy to mierzonego w Polsce przez GUS, przez CPI, czy przez Eurostat, przez HICP. To są bardzo podobne konstrukty. Więc od razu to pytanie do Ciebie, Arku, czy powinniśmy się spodziewać silnego wzrostu inflacji? I zadałbym te pytanie w dwóch wariantach. Czy tak będzie w Polsce i czy tak będzie w Stanach Zjednoczonych? No tak, powiem jak typowy ekonomista, to zależy. To zależy tak naprawdę od okresu czasowego, jaki sobie weźmiemy, bo w krótkim, może bym zaczął od krótkiego terminu, jakby w krótkim okresie bym się nie spodziewał wzrostu inflacji, raczej spadku stopy inflacji, czyli desinflacji. I to właściwie już widać w danych, zarówno dla gospodarki amerykańskiej, jak i pierwszych odczytów dla gospodarki niemieckiej, ale nawet w Polsce zdaje się o 0,1 punktu procentowego ta inflacja w marcu się obniżyła. No co wynika z tego, tak jak rozmawialiśmy w pierwszym naszym podcaście, ten obecny kryzys wynika nie tylko z szoku podażowego, który generuje pewną presję inflacyjną, ale także z negatywnego szoku popytowego, który tutaj pcha, powiedzmy, ceny w drugą stronę, raczej do dołu, ponieważ ludzie nie ograniczają swoje wydatki, zwiększają swoje salda gotówkowe, muszą się społecznie dystansować, więc nie chodzą do restauracji, do pubów, nie wydają tych pieniędzy, więc ceny spadają. Więc w krótkim okresie bym się nie spodziewał raczej wzrostu cen, raczej dalszego spadku cen. Okej, czyli jakby mamy krótki okres i tutaj mamy wzrost popytu na salda gotówkowe, tak? Żyjemy w czasie wysokiej niepewności. Ludzie chcą mieć to najbardziej płynne aktywo, jakim jest pieniądz, więc chcą, żeby to ich saldo gotówkowe mogło jak najwięcej potrzebnych dóbr i usług kupić, więc zmniejszają zwłaszcza wydatki konsumpcyjne, co w pierwszej kolejności odbija się na cenie tych dóbr konsumpcyjnych, jako że popyt na te dobra wyrażony w pieniądzu maleje. To co w takim razie z dłuższym okresem, skoro już podzieliłeś to na takie dwie części, to domyślam się, że coś innego miałoby w tym długim okresie zadziałać. No tak, w tym dłuższym okresie może być taki czynnik, mianowicie tu jest kilka czynników, więc tak, pierwszy czynnik, że mogą dojść do głosu jednak te siły podażowe, to znaczy wszystko zależy jak długo będzie trwał ten lockdown, ale mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, że jeżeli to społeczne dystansowanie, tutaj ograniczenia w handlu i tak dalej, to będzie dłużej trwało, że firmy mogą na przykład bankrutować, czy mogą znacznie ograniczać swoje moce produkcyjne, więc to może być jednak taki też silny szok podażowy, tak? Zwłaszcza jak trzeba pamiętać, że no każde przedsiębiorstwo ma jakieś, utrzymuje zapasy, więc teraz jeszcze może być tak, że przedsiębiorstwa wyprzedają po prostu swoje zapasy, które tam jeszcze jakoś miały. Jak już te zapasy się skończą, no to później może być sytuacja odmienna. Więc tutaj jeden taki czynnik to jest to, że te czynniki podażowe mogą w średnim terminie, powiedzmy, dojść do głosu. Natomiast no, kolejny czynnik bardzo ważny to jest oczywiście to, jak zachowa się podaż kredytu oraz podaż pieniądza. I tu widzimy pierwsze dane pokazują, że amerykańskie banki raczej chętnie udzielają kredytów, co wynika z tych różnych programów, oczywiście Fedu, które są ukierunkowane właśnie na to, aby banki komercyjne udzielały kredytu
dla biznesu, więc to może w przyszłości nam zwiększyć ceny, jeżeli ten nowy kredyt oraz nowa podaż pieniądza właśnie wpłynie do gospodarki z pewnym opóźnieniem. To się oczywiście dzieje, ale możemy w przyszłości właśnie tu pewną presję inflacyjną zobaczyć. No i tutaj trzeci czynnik, taki bardziej, który może się wydarzyć, ale nie musi, bo tutaj zależy to od tego, co będzie czynił bank centralny oraz rząd. Mianowicie wzrost zadłużenia publicznego, który nastąpi zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Mimo, że nawet ten dług jawny może nie wzrosnąć z różnych przyczyn, ale ten dług całkowity, który uwzględnia jawny i niejawny, on na pewno wzrośnie. No i w takiej sytuacji, kiedy dług publiczny wzrasta, no pojawia się pewna presja na to, aby na przykład monetyzować ten dług, albo pojawia się po prostu problem, jak spłacić ten dług. No i nie jest tutaj specjalnym zaskoczeniem, że najłatwiej spłacać taki dług, kiedy stopy procentowe są bardzo niskie. Kiedy realne stopy procentowe są bardzo niskie, no wtedy ten dług łatwiej go spłacać. No a stopy realne są niskie, kiedy albo mamy bardzo niskie stopy nominalne, albo mamy wysoką stopę inflacji. Więc pojawia się taka presja, aby być może zwiększać stopę inflacji, aby monetyzować dług, aby po prostu rozwiązać ten problem długu publicznego. Więc to jest taki kolejny czynnik, ale to już bardziej taki w jeszcze dłuższym, powiedzmy, horyzoncie, takie zagrożenie polityczne, bym powiedział. Okej, czyli mamy trzy czynniki. Po pierwsze, ogólnie mniejsza podaż dóbr, jakie będą oferowane na rynku, to oczywiście zgodnie z jakimiś mikroekonomicznymi prawami musi skończyć się tym, że te dobra mają wyższe ceny. Po drugie, mamy wzrost podaży pieniądza możliwy, chociaż tutaj trzeba poczekać, w jakim dokładnie to będzie zakresie. I po trzecie, wzrost długu publicznego, który jest jakąś taką pokusą do tego, żeby jeszcze kurki z inflacją i z nową podażą pieniądza przez banki centralne rozkręcać, żeby pomóc rządom w spłacaniu tego długu publicznego. To w takim razie od razu nasuwa się pytanie, dlaczego takiej wysokiej inflacji nie zobaczyliśmy po roku 2008, kiedy to przecież właśnie Fed rozpoczął te niestandardowe działania, najpierw programów pożyczkowych, później luzowania ilościowego pierwszego, drugiego, trzeciego, kiedy drastycznie wzrósł dług publiczny, a jednocześnie odbicie gospodarcze było stosunkowo niewielkie i ta podaż dóbr na rynku dostępnych jakoś bardzo szybko nie rosła. Raczej mówi się, że było to jedno z wolniejszych odbić, jakie amerykańska gospodarka w swojej historii zaliczyła. Więc dlaczego wtedy ta inflacja się nie pojawiła i co może te przypadki różnić? Tak, to właściwie było, zdaje się, najwolniejsze ożywienie po II wojnie światowej. No tak, tutaj jak po upadku Lehman Brothers, właśnie gdy amerykański bank centralny rozpoczął luzowanie ilościowe, pojawiło się w blogosferze wiele obaw związanych właśnie z inflacyjnym charakterem. Wielu ludzi obawiało się wysokiej inflacji, nawet hiperinflacji. Na szczęście to się nie wydarzyło, więc wydaje się, że tutaj to zostało empirycznie jakoś sfalsyfikowane, że luzowanie ilościowe nie musi prowadzić do wyższej inflacji. I właśnie to jest bardzo ciekawe, dlaczego ta różnica pomiędzy wielką recesją a obecnym kryzysem, jaka pomału zaczyna się rysować. To jest oczywiście, no jesteśmy wciąż w trakcie tego kryzysu, więc tutaj opieramy się na niepełnych danych, ale tutaj na przykład mogę powiedzieć, że podaż kredytu przez amerykańskie banki komercyjne w ostatnim tygodniu marca wzrosła o 11%, czyli właściwie więcej niż kiedykolwiek podczas wielkiej recesji. Podobnie podaż pieniądza M2 tutaj w pierwszym tygodniu kwietnia wzrosła nam o już ponad 15% rok do roku, podczas wielkiej recesji to było najwięcej gdzieś 10%. Więc jak się zastanawiałem nad tą różnicą, to ja bym to widział tak, że wielka recesja to był kryzys bankowy. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to był tylko kryzys finansowy, jak to wiele osób mówi,
bo oczywiście były błędne inwestycje w realnej gospodarce. Wiadomo, że za dużo środków zostało zainwestowanych w budownictwo i w rynki mieszkaniowe. Natomiast to się odbiło, ta błędna alokacja zasobów odbiła się rykoszetem w sektor bankowy, który angażował się w te pożyczki w celach mieszkaniowych. I banki zostały silnie uderzone przez ten subprime kryzys, jak to się określa, i miały dużo toksycznych aktywów w swoich bilansach, jak gdyby nie ufały sobie za bardzo i też nie były przez to skore do udzielania kredytów. W pierwszej kolejności zaczęły porządkować swoje bilanse. No też gospodarstwa domowe były mocno zadłużone, więc też nie zgłaszały popytu na nowy kredyt. Natomiast obecnie mamy taką sytuację, że ten obecny kryzys, on się nie zaczął jako kryzys finansowy, tylko on się zaczął w realnej gospodarce. Jak gdyby on wynika z tego, że rządy wprowadziły różne ograniczenia, aby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Tak? Mamy gospodarczy lockdown, który wiadomo, częściowo wynika po prostu z dobrowolnego społecznego dystansowania się do ludności, częściowo wynika z tych ograniczeń rządowych. Więc w każdym razie póki co sektor finansowy jest jeszcze w miarę sprawny. Oczywiście może także odczuć skutki tego kryzysu, jeżeli na przykład firmy będą masowo bankrutować, no to oczywiście to powinno uderzyć także w banki, które udzielały kredytów tym przedsiębiorstwom. Natomiast póki co tego nie widzimy, więc ten sektor finansowy dosyć chętnie zdaje się udzielać nowych pożyczek dla przedsiębiorstw. Więc to jest ta podstawowa różnica, jaką ja tutaj dostrzegam. No i jeżeli oczywiście pod warunkiem, że ten trend będzie kontynuowany, no to większa podaż kredytu oraz większa podaż pieniądza, no zgodnie z ilościową teorią pieniądza, czy po prostu z tą podstawową prawdą, że większa podaż pieniądza powoduje później wzrost cen, no to powinniśmy zobaczyć tutaj pewną, no co najmniej presję inflacyjną. To jeszcze może w ramach uzupełnienia tego, co mówisz, to trochę zaczynasz o tym wspomnieć, ale myślę, że to warto rozwinąć. Tym razem jakby działania Fedu trochę się różnią od tych, które zostały podjęte w 2008-2009 roku, bo Fed nie ogranicza się tylko do skupu aktywów, ale jakby bardziej ingeruje właśnie w procesy kreacji kredytu, tak? I powstał teraz ten program, który jakoś tam się nazywa Main Street, coś tam, tak? Jest takie rozróżnienie zawsze w amerykańskiej publicystyce, że jest Wall Street, czyli ten sektor finansowy, i Main Street, tak, czyli ta prawdziwa gospodarka. Main Street Lending Program. I właśnie w ramach tego Main Street Lending Program Fed odkupuje kredyty dla przedsiębiorstw od banków komercyjnych, ale tylko pod warunkiem, że są to nowo utworzone kredyty, i stąd zdaje się ten gwałtowny wybuch w statystykach kredytu, o których wspomniałeś, tak? Właśnie banki udzieliły nowych kredytów, a nie muszą się szczególnie o nie martwić, bo 95% tych kredytów sprzedają do Fedu, a zatrzymują same jedynie 5% tych kredytów w swoich portfelach, więc tutaj ryzyko, jakie ponoszą, nie jest szczególnie wysokie, a to jakby wpływa na podaż pieniądza w gospodarce bezpośrednio, bo pojawiają się nowo wykreowane depozyty na środkach przedsiębiorstw, które zaczynają być w gospodarce wydawane i będą miały wpływ na ceny. I drugi taki program z tych ogłoszonych przez Fed ostatnio, który wydaje mi się, że może mieć też takie bezpośrednie przełożenie na podaż pieniądza, którego nie miały te wcześniejsze programy skupu aktywów, które po prostu powiększają rezerwy banków komercyjnych w Fedzie. To jest taki specyficzny rodzaj pieniądza, bo to nie jest pieniądz, za który się kupuje normalne dobra i usługi, tylko od którego można zażądać gotówki od Fedu. To takim drugim programem, jeśli dobrze zrozumiałem jego mechanikę, jest program kupna obligacji municypalnych, to chyba trzeba by powiedzieć, czyli od stanów jakichś mniejszych samorządowych ośrodków w Stanach Zjednoczonych, bo jeśli dobrze rozumiem, to te właśnie stany, miasta czy inne jednostki administracyjne mogą wyemitować obligacje, które bezpośrednio Fed odkupuje, więc jakby znowu pojawiają się nowe depozyty właśnie tym razem w administracji rządowej niższego szczebla, które są wydawane bezpośrednio już na dobra i usługi na rynku, i te właśnie wzrosty podaży pieniądza w ostatnich tygodniach dość gwałtowne, to wydaje mi się, że jest to efektem właśnie tego, że tę mechanikę przyjęto nieco inną i już jakby zbliżamy się trochę do tego pieniądza z helikopterów, bo może już niedługo po prostu nie tylko firmom, nie tylko
samorządom, ale to może już jednak banki centralne zaczną w końcu wszystkim drukować depozyty, skoro już tak dobrze im idzie to rozkręcanie akcji kredytowej i powiększanie podaży pieniądza. Więc jakby to wydaje mi się jedna ważna różnica, a jeszcze tak jak ja sobie próbuję tłumaczyć, dlaczego ta inflacja nie była większa niż była po 2008 roku, bo jeśli dobrze patrzyłem dzisiaj, to między rokiem 2008 a 2020 to nie to, że inflacji nie było, ale te ceny wzrosły sumarycznie chyba o jakieś 20%, czyli no jakoś nieszczególnie dużo. To właśnie to, że ta wzrost rezerw bankowych nie przełożył się na dużą akcję kredytową. Ona była jakby i tak większa niż na przykład w strefie euro, ale no nie była tak dynamiczna jak na przykład przed kryzysem w 2008 roku. I to mogło być na przykład z tego powodu, że też jakby no zaostrzono regulacje kapitałowe także w Stanach Zjednoczonych. No i bankom, zwłaszcza po kryzysie, trudno było uzbierać tyle nowego kapitału, żeby ożywioną akcję kredytową prowadzić. No a do tego w przypadku dolara to jednak zawsze musimy pamiętać o tym kontekście, że jest to waluta nie tylko gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale międzynarodowa i naprawdę wiele osób na całym świecie posiada dolary bądź dolarowe aktywa. Tak, trudno znaleźć poważnych inwestorów, którzy nie mają jakichś akcji, nie wiem, z S&P 500 czy innych amerykańskich indeksów. Jakby no to jest centrum światowej gospodarki. I tak drobni ciułacze, jak i poważni inwestorzy dolary posiadają. Na przykład mnie to trochę zdziwiło. Jak kiedyś ślub brałem, to wśród prezentów ślubnych z małżonką między innymi dolary dostaliśmy. Więc jest to cały czas uważane jako jakiś taki sposób lokaty swoich oszczędności, dużo bardziej bezpieczny niż złotówki. To żyjemy w kraju, gdzie inflacji wysokiej to już jednak jakiś czas nie było, ale zdaje się, że kraje, które są trapione większą inflacją, jak te różne Argentyny czy ten, no to popularność dolara jest jeszcze zdecydowanie większa, bo jest to waluta no, z dużo mniejszą inflacją niż lokalne alternatywy. Więc jakby tutaj ten popyt na dolara nie wynika tylko z tego, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, ale no, ma ten kontekst światowy, przez co drukowanie dolara może Amerykanom przechodzić dużo łatwiej niż jakimś mniejszym bankom centralnym, tak jak na przykład nie wiem, NBP. No zgadza się. Właśnie ja tu zapomniałem właściwie wyjaśnić, że dlaczego to odluzowanie ilościowe, tak jak mówisz, nie spowodowało tutaj takiej gwałtownej inflacji. To właśnie jednym z tych podstawowych czynników jest to, że Fed jak tworzy, my często mówimy, że właśnie Fed tworzy pieniądz, czy nawet drukuje pieniądz, no ale tutaj jak to nawet prezes Glapiński zauważył, to nie jest tak, że tam świeżutkie pieniądze tutaj przynoszą z zaplecza. Jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest, tak. To w ogóle była bardzo ciekawa konferencja prasowa. Ciekawa pod względem językowym, bym powiedział. W każdym razie właśnie Fed tworzy taki specjalny pieniądz, te rezerwy bankowe, i to jest taki pieniądz międzybankowy, właśnie używany wyłącznie w rozliczeniach pomiędzy bankami komercyjnymi oraz pomiędzy bankami komercyjnymi oraz bankiem centralnym, więc on nie wchodzi właściwie do szerszej gospodarki, więc nie może tam wywierać żadnych inflacyjnych, tutaj powodować inflacji, więc to warto o tym pamiętać. Bo tutaj często się pojawia taki podobny argument, że bank centralny wykreował rezerwy, natomiast banki komercyjne te rezerwy jakoś, nie wiem, czy to złośliwie, czy po prostu utrzymywały, jak gdyby przechowywały i nie wpuszczały ich do realnej gospodarki. No tutaj to jest złożona kwestia, ale ja to widzę tak, że tych rezerw no nie można za bardzo wpuścić do realnej gospodarki, bo gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy po prostu nie mają takich kont, na których mogliby te rezerwy posiadać. Tak? To jest bardzo specyficzny pieniądz używany tutaj pomiędzy bankami, więc wtedy to luzowanie ilościowe nie doprowadziło do takiej dużej inflacji. Natomiast no właśnie teraz jest, tak jak mówisz, tutaj banki komercyjne kreują ten kredyt, więc to nie jest tak, że tutaj nam się tworzą wyłącznie te rezerwy bankowe, ale tworzą się także depozyty bankowe. A warto pamiętać, że we współczesnej gospodarce to właśnie depozyty bankowe odpowiadają za większość podaży pieniądza. Za każdym razem, gdy banki komercyjne udzielają kredytów, jednocześnie zwiększają depozyty i zwiększają podaż pieniądza. Więc to jest ta ważna
różnica. I druga ciekawa kwestia, właśnie którą tutaj podniosłeś, to są właśnie regulacje bankowe. Tak jak słusznie zauważyłeś, właśnie po tamtym kryzysie, po globalnym kryzysie finansowym, no, była taka narracja, że banki sobie zbyt pofolgowały, to cała sekurytyzacja, że to była przesada i że trzeba teraz trochę te banki tak do pionu postawić i trzeba im te regulacje kapitałowe wzmocnić. Natomiast teraz, jeśli tu dobrze interpretuję dane, to banki centralne raczej w obliczu tego kryzysu poluźniają te regulacje kapitałowe, te wymogi kapitałowe, znoszą także albo obniżają znacznie, tak jak NBP, stopy rezerw obowiązkowych, albo tak jak Fed już w ogóle znieśli, zdaje się, czy obniżyli ją do zera stopę rezerw obowiązkowych, także te regulacje kapitałowe osłabiają, czy zawieszają na jakiś czas różne regulacje. Więc ten czynnik też może oddziaływać tutaj proinflacyjnie w przyszłości. Tak, zwłaszcza, że jakby też ta strona popytu na kredyt jest chyba zupełnie inna, bo kiedy mamy takie klasyczne załamanie, no to przedsiębiorcy raczej właśnie próbują likwidować te błędne inwestycje, jakoś się uratować, ale no niewiele osób myśli o tym, żeby nagle rozpoczynać nowe wielkie projekty inwestycyjne śmiałe, dopóki jakaś taka nowa względna równowaga się nie ustali i ten optymizm nie powróci. I to jest jakby rzecz, która się powtarzała w wielu kryzysach, tak? Bo w wielkim kryzysie też Fed próbował tłoczyć rezerwy do systemu bankowego, skupował od banków różne aktywa, ale popytu na kredyt ze strony ludności i przedsiębiorstw nie było i podaż pieniądza tak czy siak malała. Z podobną sytuacją, choć w dużo mniejszej skali, właśnie mieliśmy do czynienia po 2008 roku, no kiedy tego zapotrzebowania na kredyt nie było. No a teraz mamy przecież dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy biznesów, które jeszcze wczoraj były rentowne, a przez ograniczenia narzucone przez rządy na kilka tygodni bądź kilka miesięcy są pod kreską, więc jakby istnieje w wielu przypadkach pewnie uzasadniona opinia, że jeśli zdobędziemy jakiś taki kredyt na kilka miesięcy, to możemy sytuację odwrócić i mieć znowu rentowny biznes, więc wydaje mi się, że ta strona popytowa też jest no, zupełnie inna niż w takim typowym kryzysie i przedsiębiorcy mogą dużo chętniej na kredycie decydować, niż byłoby to w jakimś takim zwyczajnym spowolnieniu. No tak, to też jest ważny czynnik, bo teraz każde przedsiębiorstwo jak gdyby chce utrzymać się na rynku, więc chce tutaj zgłasza zapotrzebowanie na środki finansowe tutaj, które umożliwiłyby przetrwanie na rynku, więc to rzeczywiście tutaj, tak jak mówisz, ten popyt na kredyt też może być większy, tak? Po upadku Lehman Brothers, tak jak już wspomniałem, gospodarstwa domowe w ograniczonym stopniu zgłaszały ten popyt na kredyty, raczej się zmniejszały swoje zadłużenie czy dźwignie. Natomiast właśnie tutaj to jest ciekawa kwestia, bo zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych w Stanach Zjednoczonych, ono właściwie teraz jest nawet większe niż po upadku Lehman Brothers, bo teraz to jest jakieś tam 134% PKB, a tutaj wtedy to było jakieś 120 kilka procent, więc gdyby to był taki normalny kryzys, pewnie byśmy się spodziewali, że te przedsiębiorstwa by niechętnie pewnie brały kolejne pożyczki, bo one są już dosyć silnie zadłużone, natomiast obecnie chętnie się zadłużają, więc to też może właśnie sprzyjać akcji kredytowej, tak? I to też może zróżnić właśnie ten kryzys od poprzedniego, bo też widzieliśmy podobne programy do tych, które teraz Fed uruchamia, tak naprawdę Europejski Bank Centralny uruchamiał i ty tutaj to jakoś bardziej śledziłeś, tak? Ale tutaj Europejski Bank Centralny no, miał takie programy, gdzie właśnie Bank Centralny zachęcał, czy udzielał kredytu bankom komercyjnym pod warunkiem, że one udzielą kredytu przedsiębiorstwom, tak? To znaczy, nie jestem pewien, czy to właśnie musiały być nowe portfele kredytów, czy oni nie refinansowali po prostu starych portfeli kredytowych. Aha, starych. No tak, ale te przedsiębiorstwa, czy ten popyt na akcja kredytowa banków komercyjnych mimo to była ograniczona? No tak, ale też jakby ta gospodarka europejska, czy strefy euro, jeśli ją traktować jako całość, no to jest w dużo gorszej kondycji, dużo trudniej znaleźć
wiarygodnych kredytobiorców, no bo pożyczać firmom włoskim, no to jest jednak spore ryzyko, co by tu nie mówić, nawet bez kryzysu koronawirusowego. Więc no, były tam kraje, zwłaszcza południa, gdzie ten kredyt dla przedsiębiorstw skurczył się drastycznie. Jakby to można to ciekawie odnieść do tego, że niektórzy mówią, że to kredyt w Polsce w czasie kryzysu tak strasznie się skurczył, bo ci właściciele banków to w Hiszpanii, w Włoszech siedzą, to ograniczają kredyt dla Polaków, a było no, dokładnie odwrotnie, bo to w tych krajach, które miały, że tak powiem, własne, udomowione sektory bankowe, często sytuacja wyglądała dużo gorzej niż w Polsce, gdzie ten kredyt dla przedsiębiorstw trochę spadł w pierwszym roku, ale później bardzo szybko odżył, podczas gdy we Włoszech to tam zdaje się, że o kilkadziesiąt procent kredyt dla przedsiębiorstw się skurczył, no bo są no, warunki strukturalne, nie pozwalają z optymizmem patrzeć na to, że kredyty zostaną spłacone w jakiejś dużej ilości. No i po tych kryzysie nie posprzątano i cały czas jeszcze dużo tych pożyczek niepracujących w bilansach banków się znajduje. Więc jakby strefa euro próbowała, ale myślę, że to bardziej przez jakąś taką sztywność instytucjonalną to nie udało się tej nowej akcji kredytowej rozkręcić, którą udało się w pewnym stopniu rozkręcić w Stanach, choć nie była może tak dynamiczna jak w przeszłości, ale jednak jakoś udało ją się stworzyć. No właśnie, a tutaj tu w Stanach no te pierwsze dane pokazują, że to zapotrzebowanie na te pożyczki jest i że banki tutaj chętnie udzielają tych pożyczek, bo właśnie tak jak mówiłeś, wiele z tych instrumentów, które Fed uruchomił, to jest właściwie no, powtórka z wielkiej recesji, czyli skupywanie różnych aktywów z rynku, co też swoją drogą jest jakby ciekawe, no bo wtedy argumentacja była taka, że ponieważ sektor finansowy nie działa, no to bank centralny musi wkroczyć i niejako z pominięciem banków ten kredyt czy płynność, jak to często się mówi, jakby na rynek wtłaczać. Natomiast obecnie przecież sektor finansowy działa, tak, a bank centralny dokładnie te same środki uruchamia, z wyjątkiem właśnie zdaje się tych dwóch, o których wspomniałeś, czyli po pierwsze zaczął skupywać też te obligacje emitowane przez amerykańskie stany i miastach, zdaje się, tak? Oraz właśnie ten Main Street Lending. I tutaj też spotkałem się z komentarzami, że amerykański bank centralny akceptuje już nawet takie śmieciowe papiery wartościowe, ale nie znalazłem tak naprawdę żadnej tu informacji na ten temat, tylko że poszerzył w ramach TM Asset Backed Securities, tutaj tego programu, poszerzył papiery wartościowe do kategorii chyba 3A, teraz skupuje także... Jeszcze nie śmieciowe, ale już szerzej niż kiedyś. No właśnie, więc coraz więcej tych różnych papierów wartościowych tu kupuje o coraz niższej jakości. No i właśnie to jest nowość, tak jak wspomniałeś, czyli udziela kredytu bankom komercyjnym, jeżeli one będą udzielać tego kredytu małym i średnim przedsiębiorstwom, tak, w ramach tego Main Street Lending Program. Okej, okay, to może od tych opisów mechaniki bankowej przejdźmy do tych scenariuszy inflacyjnych. Więc wyobraźmy sobie, że powiedzmy za tydzień Donald Trump ogłasza, że jest koniec lockdownu i że jakoś można wracać do pracy i duża część z tych nowych bezrobotnych jakąś pracę znajduje, bo jednak rynek pracy amerykański dużo bardziej elastyczny jest niż europejski, więc to nie potrwa tak długo jak w Europie i spora część ludzi wraca do pracy, pewnie w inne miejsca niż wcześniej, bo jednak ten social distancing pewnie jakoś na strukturę gospodarki wpłynie. To jeśli tak by się działo, jak ja mówię, i jednocześnie ta akcja kredytowa dalej by się rozwijała, ta instruowana przez te nowe instrumenty Fedu, to wtedy rozumiem, że moglibyśmy za kilka miesięcy zobaczyć inflację już nie rzędu 2%, tylko może raczej 5 czy 7, której no nie było w Stanach od dawna. No tutaj wiadomo, prognozowanie jest ryzykowne, zwłaszcza odnoszące się do przyszłości, ale rzeczywiście może być tak, jeżeli powiedzmy lockdown się skończy, no to jakoś to społeczne dystansowanie pewnie nie zniknie, ale zostanie w jakimś tam stopniu ograniczone, no to tutaj gospodarstwa domowe wejdą z powrotem na rynek ze swoim popytem, więc te wydatki konsumpcyjne mogą wzrosnąć, salda gotówkowe spadną, więc rzeczywiście tutaj
powinna być wtedy presja na ceny. Oczywiście nie na wszystkie ceny, bo no na przykład widzieliśmy teraz, mimo że to był negatywny szok popytowy, to na przykład ceny żywności wzrosły, tak? A w Polsce żywność to jest, zdaje się, 1/4 koszyka, więc to też mogło oddziaływać na wysoką stopę inflacji w marcu. Ale tak, ta inflacja może być wyższa, zwłaszcza, bo ten czynnik, ten podstawowy czynnik, który nam działa obniżająco na ceny, jak gdyby zostanie, on zniknie, tak? On przestanie działać. Czy zostanie osłabiony? Do tego tu jest ciekawa kwestia, ale obstawiałbym, że pewnie gospodarstwa domowe są w stanie szybciej niejako wrzucić na rynek niż przedsiębiorstwa, odpalić znowu produkcję na 100%, no to nigdy nie jest 100%, ale no powiedzmy 100% swojej mocy produkcyjnej, tak? Czyli te... A taka jest jakaś moja intuicja, że te ograniczenia podażowe, ich usuwanie może zająć trochę więcej czasu, bo będą też ograniczenia pewnie w handlu międzynarodowym, będą cały czas jakieś problemy. One cały czas są, przecież są problemy z łańcuchami dostaw, więc to nie będzie tak łatwo, że nagle właśnie Trump ogłasza koniec lockdownu. To jestem w stanie sobie wyobrazić, że no może nie, że gospodarstwa domowe masowo teraz ruszają do kin, ale że pomału wracają do normalnego życia, czy taki, do takiego quasi normalnego życia. Natomiast no, przedsiębiorstwa tak pewnie z dnia na dzień nie ruszą od razu z kopyta, więc tutaj jak to sobie zbierzemy wszystko razem, czyli wzrost akcji kredytowej, osłabienie tego społecznego dystansowania oraz no, wciąż pewne jakieś ograniczenia po stronie podażowej, to rzeczywiście rysuje się scenariusz właściwie stagflacyjny. Tak? Oczywiście wszystko zależy od dynamiki ożywienia, ale zakładając, że gospodarka jednak nie wróci do poziomu sprzed kryzysu, bo jednak trochę będzie tego społecznego dystansowania, no to będziemy mieć stagflację, czyli niski wzrost gospodarczy, jeśli ciągle nie recesję, oraz wzrost inflacji. Okej, no jakby ja się z taką analizą bym zgodził, a przejdźmy do tego, co może się wydarzyć w Polsce, bo to może naszych słuchaczy nieco bardziej interesuje, bo w Polsce mieliśmy już ponad 4% inflację jeszcze przed wybuchem kryzysu, przed wprowadzeniem niestandardowej polityki pieniężnej NBP, więc jakbyś widział to, co się będzie działo właśnie z inflacją w Polsce w najbliższych miesiącach? No tak, tutaj ta inflacja była wyższa niż na Zachodzie. No tutaj sytuacja jest trochę odmienna niż w Stanach Zjednoczonych, bo działają tu różne takie czynniki inflacyjne, których pewnie w Stanach Zjednoczonych nie ma. No to znaczy teraz zdaje się w końcu uwolniono ceny energii, tak? Więc tutaj te ceny nam trochę rosną. Ja dostałem ze spółdzielni mieszkaniowej wykaz podwyżek w tym roku właśnie ze względu na wzrost cen energii oraz także tam było uzasadnienie, że wzrost, taki silny wzrost płacy minimalnej zmusza spółdzielnię do podwyżek cen, więc tu mogą być różne takie czynniki specyficzne dla polskiej gospodarki, które mogą pchać te ceny, które są akurat w koszyku CPI do góry. I tu jest jeszcze ważny czynnik, bo o ile w Stanach Zjednoczonych bardzo często jak jest kryzys, to ludzie, tak jak mówisz, rzucają się do amerykańskiego dolara. Czyli dolar się wtedy wzmacnia, co zmniejsza ceny dóbr importowanych, jak gdyby to trochę hamuje wzrost stopy inflacji CPI. Natomiast w Polsce, no tutaj złoty się osłabił do walut zagranicznych, więc rosną nam ceny dóbr importowanych, więc to też wzmacnia nam inflację. To jest druga różnica, ale jest też trzecia różnica, która może działać hamująco na wzrost inflacji. To znaczy polski sektor bankowy, a on jest cały czas chyba dosyć konserwatywny, bym powiedział, i bankierzy komercyjni tak niechętnie robią to, co bank centralny by chciał, aby oni zrobili. Pierwsze jakieś analizy i także dowody anegdotyczne wskazują na to, że po obniżeniu stóp procentowych przez NBP polskie banki komercyjne wcale nie zaczęły oferować tych kredytów
hipotecznych jakoś na masową skalę, tylko inaczej. Obniżenie stóp procentowych przez NBP nie musi wpłynąć na obniżenie się kosztu kredytu, ponieważ banki komercyjne zwiększają swoje marże w odpowiedzi na tutaj działania NBP. Więc zdaje się, że banki komercyjne są świadome ryzyk, które wiążą się z pożyczaniem pieniędzy w czasie kryzysu, że to być może nie jest najlepszy pomysł. To znaczy no, z punktu widzenia przedsiębiorstw, które są zdrowe, tylko no, nie mają powiedzmy płynności, no to taka pożyczka by się przydała, tak? No ale z punktu widzenia banków nie jest do końca jasne, które firmy są fundamentalnie zdrowe, tylko mają przejściowe problemy, a które firmy nie przetrzymają tego kryzysu. Więc tutaj banki komercyjne polskie zdaje się nie chcą mieć później niespłacanych kredytów na bilansach. No zwłaszcza, że ostatnio i tak miały pewne problemy, czy związane z tymi kredytami frankowymi, czy wcześniej z podatkiem bankowym. Więc tutaj są bardzo ostrożnie podchodzą do zagadnienia. Nie widziałem niestety żadnych danych na temat podaży pieniądza czy kredytów w Polsce. Może ty, Mateuszu, masz jakieś dane na ten temat? To znaczy z tych najnowszych tylko widziałem, że jakoś drastycznie chyba spadła liczba zapytań do biura informacji kredytowej, że jakby no szykuje się przynajmniej w krótkim okresie spowolnienie akcji kredytowej. Natomiast jakby pomimo tego konserwatyzmu banków, o którym ty mówisz, no to jednak trzeba przyznać, że w ostatnich latach jednak tę akcję kredytową bankom udało się rozkręcić całkiem przyzwoitą i to właśnie no, głównie z tego powodu te 4% inflacji mieliśmy, bo zwłaszcza rynek kredytów hipotecznych, o którym wspominasz, bardzo dynamicznie się w ostatnich latach rozwijał, a też kredyty dla przedsiębiorstw też jak najbardziej rosły i te wzrosty właśnie podaży pieniądza, czy to tam przez M1 czy M2, liczone były jednak wyraźnie wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, więc też ta nieco wyższa inflacja niż w innych państwach chyba nie powinna dziwić. Jakby to jasne, że akurat z tego całego koszyka nie wiem, żywność wzrosła, bo wieprzowina drożeje przez problemy z afrykańskim pomorem świń, tak? A akurat teraz wzrosły ceny energii, bo pozwolono dystrybutorom energii na podwyżkę cen. Natomiast jakby to, że te ceny w ogóle rosną, To wydaje mi się, że jednak jest jak najbardziej wynikiem tej właśnie akcji kredytowej dość dynamicznej z ostatnich lat. No i myślę, że raczej no, tutaj banki obawiają się no, dochody Polaków, bo to jednak gospodarstwom domowym głównie pożyczały. To było ważniejsze dla nich niż pożyczanie firmom. Więc pewnie z miesiąc, dwa muszą poczekać, jaka będzie skala bezrobocia, jakie będą przetasowania, jeśli chodzi o płace, zanim zaczną ponownie pożyczać pieniądze. Myślę, że to raczej byłby jakiś rozsądny scenariusz, a na razie tak wydaje się, że tutaj konserwatyzm rośnie, tak między innymi niektóre banki zaostrzyły warunki udzielania kredytu hipotecznego, że już 30% wkładu własnego wymagają, to jest już bardzo dużo i to niełatwo będzie taki kredyt dostać. No tak, dla niektórych będzie bardzo trudno taką sumę zebrać. Ale jakby jeszcze, jeśli chodzi o te kredyty dla przedsiębiorstw, no to wydaje mi się, że tutaj barierą jest to, że no chyba teraz maksymalne stopy procentowe to jest jakieś 8%. Więcej chyba nie można na rynku po prostu legalnie żądać przez ustawy zakazujące lichwy, które odnoszą się właśnie do stopy referencyjnej NBP. Jak ona teraz spadła, to maksymalne oprocentowanie pożyczek jest bardzo niskie, a przy tak niepewnym otoczeniu gospodarczym pożyczanie w firmie, która prowadzi kino albo hotel na 8% w skali roku, no, może się wydawać nieodpowiednią stopą procentową do ryzyk, jakie nad takimi firmami tutaj czyhają. No tak, tak, tak. Bo to jest chyba kilkukrotność stopy lombardowej, tak? Plus ileś tam procent, tak. Plus ileś procent. Tak. Tak, to też może oczywiście oddziaływać. I tutaj a propos jeszcze inflacji w Polsce, no to jednak tak jak też wspominałeś, że gospodarka amerykańska czy dolar amerykański cieszy się jednak większą wiarygodnością, więc oni sobie mogą pozwolić na różne takie działania niestandardowe, nie tracąc jednocześnie wiarygodności. Natomiast tutaj no, to się okaże, jak to będzie w przypadku NBP. Oczywiście teraz bardzo dużo banków centralnych podejmuje podobne działania, ale no, jakby zobaczymy, czy te niestandardowe działania banku centralnego nie spowodują utraty zaufania do polskiego złotego. No,
wtedy też pewnie byśmy i na przykład wzrostu oczekiwań inflacyjnych i na przykład spadku popytu na pieniądz, tak? I wtedy byśmy mogli, i wtedy te czynniki mogłyby też silniej oddziaływać na inflację w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. Okej, czy jakby widzisz, że tutaj inflacja może do Polski wejść innym kanałem, tak? Bardziej przez kurs walutowy, powiedzmy, niż tak jakoś bezpośrednio przez akcję kredytową, która chwilowo może być jednak mniejsza. No tak, no wiadomo, że inflacja, jak to powiedział Milton Friedman, jest zjawiskiem monetarnym. Natomiast no, więc to, że banki komercyjne, czy przynajmniej my nie widzimy danych, tak, więc też trudno tutaj coś sensownego tak naprawdę mówić na ten temat, tak? Ale no jeżeli one zaostrzają warunki kredytowania, no to zdaje się, że jakiejś szalonej teraz takiej akcji kredytowej i przyrostów rzędu 15%, tak jak w Stanach Zjednoczonych, być może jednak nie zobaczymy, więc to będzie działać hamująco na inflację, tak? Natomiast tu może, no tak jak mówisz, uderzyć nas kanał walutowy. Z tym, że jakby chyba w nieco dłuższym okresie to banki w Polsce chyba jeszcze mogą akcję kredytową prowadzić, bo jeśli chodzi o te właśnie różne wskaźniki adekwatności kapitałowej, to chyba sobie radzą bardzo przyzwoicie, zwłaszcza na europejskim polu, i jakby jeśli tylko sytuacja by się trochę uspokoiła, to mogłyby jednak zacząć mocniej kredytować gospodarkę, z tym, że no, wydaje mi się, że już jednak to ograniczenie maksymalnych stóp procentowych staje się dla nich realnym problemem, że będzie mniej klientów, którzy będą mogli wziąć kredyt w banku, nie dlatego, że banki nie chcą pożyczyć, tylko banki by chciały pożyczyć, ale na nieco wyższy procent niż ten oficjalny, najwyższy dopuszczalny, tak? Więc tutaj jakby chyba to może być problem w tym, żeby akcja kredytowa się rozwinęła. No tak, też polska gospodarka jest mniej zadłużona niż wiele innych gospodarek tutaj zachodnich, więc jakby wciąż pewien potencjał tej akcji kredytowej jest, tak? W dłuższym terminie, jasne. Okej, czyli jakby, żeby tak podsumować te nasze rozważania o obu krajach, to możliwy jest wzrost inflacji, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, ale nie w najbliższym miesiącu, dwóch, tylko już po tym, kiedy duża część tych ograniczeń zostanie zniesiona, ludzie wrócą do pracy, przestaną aż tak się obawiać o swoje przyszłe dochody, zaczną znowu szerzej wydawać pieniądze na dobra i usługi, to wtedy możemy zobaczyć wyższą inflację niż przed wybuchem tego koronawirusowego kryzysu, chociaż chyba nikt z nas nie prognozował tego, żeby inflacja jakoś miała się bardzo wypchnąć spod kontroli i gdzieś biec w kierunku hiperinflacji. Pod taką prognozą byś się podpisał. No tak, tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że jeżeli historia nas uczy czegokolwiek, to tego, że banki centralne bardzo szybko tną stopy procentowe i wprowadzają różne niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej, ale bardzo, bardzo pomału i niechętnie wycofują się z tej luźnej polityki pieniężnej, więc prawdopodobnie nawet jeżeli lockdown się niebawem skończy, to stopy procentowe nie zostaną znormalizowane zbyt prędko, nie wrócą do poprzedniego poziomu i te nowe instrumenty, no musimy pamiętać, że tak naprawdę bilans amerykańskiego banku centralnego nigdy nie został znormalizowany. Trochę im się udało obniżyć tutaj ilość posiadanych aktywów, ale ostatecznie to nie wróciło do poziomu sprzed wielkich recesji, tak? Więc teraz pewnie też tak się nie zdarzy, więc rzeczywiście bym powiedział, że tak podsumowując, że o ile w krótkim terminie scenariusz raczej dezinflacyjny wydaje się bardziej prawdopodobny, to o tyle w jakimś dłuższym okresie rośnie ryzyko stagflacji. Zwłaszcza jeżeli będziemy obserwować dynamiczną, szybką akcję kredytową oraz to wtedy takie ryzyko stagflacji mogłoby wystąpić. No nie wspominając tutaj o ryzyku monetyzacji długu, ale tu zakładam, że ryzyko tego jest wciąż niewielkie, więc jakiegoś takiego scenariusza hiperinflacyjnego bym się oczywiście nie obawiał, ale w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że ryzyko stagflacji jest większe niż podczas wielkiej recesji.
Okej, to w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Pamiętajcie, że warto zasubskrybować nasz kanał na YouTubie, a możecie także nas słuchać na wielu platformach podcastowych, jak Apple Podcast, Spotify czy Google Podcast, więc możecie wybrać tę, która jest dla Was najbardziej odpowiednia do tego, żeby nas słuchać. Śledźcie nas także na Facebooku, na naszej stronie mises.pl, gdzie ukazuje się bardzo dużo artykułów na temat obecnego kryzysu. My dziękujemy za uwagę i do usłyszenia wkrótce.